Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Maskę Zdrajcy. Tak, Wiedźmy przy czerwonym drzewie nie miały nam specjalnie nic do powiedzenia, więc od razu wróciliśmy tutaj, żeby nie marnować naszej duchowej energii. Bo to parę... Za co dostałem punkty doświadczenia? Zawrócenie do Musantiru? Tak, my mamy właściwie pójść do Shelvedara Nuuma jeszcze. Żeby go... No bo od tych ludzi cienia dostał wiadomość, w której on jest ich pomocnikiem i tak dalej. Dlatego musimy konfrontacja z nim zrobić. Zobaczymy, co tu możemy zrobić. Siema. Ach, widzę, że udało ci się zaprzyjaźnić ze szczególnie dużym niedźwiedziem. Czy to nie ta sama istota, która niemal pożarła mnie przy bramie? To mało prawdopodobne. Strasznie łykowaty i żylasty. Prawie nie ma co do gęby włożyć. Ha, fajny ten niedźwiedź, Shelvedarze. Owszem, wszyscy go lubimy, gadanie. Uwielbiam, jak mi ktoś przypomina o mojej łykowatości. Mam ze sobą spotkanie z twoimi przyjaciółmi, Shelvedarze, w sferze cieni. Co? Udało mi się też znaleźć list zaadresowany do mistrza gildii z Tesco. Wygląda na to, że jesteś szpiegiem. Rozumiesz. Rozumiem. Próbujesz mnie szantażować. Czy też chcesz zostawić moje krwawe zwłoki na podłodze? Okej. Okej, aresztuję go. Jesteśmy dobrzy. Niestety wiedźmy słyną ze swojego braku tolerancji wobec szpiegów. Niepokojąco chętnie korzystają też ze swych szubienic. Sądzę, że przeciwko tobie mamy większe szanse, przyjacielu. Niewiele większe, ale jednak. Nie takie ryzyko już podejmowałem. Trzeba było wziąć... Ten jest mój! Przykro mnie. Okej, nie zniszczyłem nic. To nie moja wina. Zapłacę tylko karę za bójkę. Padnie z nich coś? No trudno. Mogłem w sumie od razu pójść do Shevy. Zamknęła mi drzwi. Tak, Zara, wiem, zapłacę ci za karę. Płata za walkę. Zapłać. Nie sprawia kłopotów, bo za to zapłacisz. Oczywiście, że zapłacę. Nie przeszkadza mi to. Zabiłem 3 ludzi i zapłacę za to tylko 500 sztuk złota. Jestem bogaty i mogę robić co chcę. Okej, idziemy do Shevy Białe Pióro. Czyli aż tutaj na samą górę do Świątyni Trójcy. Zastanawiam się, czy potrzebuję coś kupić. Tutaj u tych kupców. Raczej i tak nie mają mi nic do sprzedaży, bo oczywiście nie mają żadnych tych apteczek. Jak zwykle. Nikt nigdy nie miał apteczek. To jest jedna z najbardziej potrzebnych rzeczy. Teraz nigdy nie pamiętam, czy to jest tutaj. Nie widzę. Czy tutaj? Nie ma. Tak czy inaczej. Jest ognista kula. Ja chciałbym opóźnioną ognistą kulę. Nie znalazłem. Ty kupiec masz coś? Nie. Trudno. No dobrze, to idziemy do tutaj, do Świątyni Trójcy. A potem wrócimy się do Teatru Velon i tam zrobimy co trzeba. W teatrze jest warsztat masek. Może uda mi się naprawić maskę, ale nie wiem jaki czar musiałbym rzucić. Może wystarczy, że je włożę do tamtego miejsca. Zobaczymy. Zobaczymy. Pewnie mógłbym jeszcze tutaj porobić jakieś rzeczy w Loży Trolli Lodu. Ale może niespecjalnie tam. Nie pożrebuj, słuchaj, nie. To byłoby złe. Nie jestem zły, jestem dobry. Praworządny, dobry. Okej. Które to jest Białe Pióro? Ta najważniejsza. A, może Katia jeszcze ma coś do sprzedaży. Pójdziemy najpierw do niej. Jakby miała opóźnioną ognistą kulę, to bym się cieszył. Nie widzę. Uderzenia płomieni też nie widzę. Ale masz mikstury uzdrowienia. Tutaj, o, tu jest torba uzdrowiciela. Okej. O, mogę ile chcę kupić. Okej, a zaraz zrobimy tak. Nie to. Rozdzielimy to po jednym. Nie to. I będziemy mieli 60 tych. Przyspieszę to, że tutaj kupuję. I będzie dobrze. Okej. Kupiłem już wszystko. W ogóle tak zwróciłem uwagę, mogę unieść 2400. Tylko nie wiem, czy to są kilogramy, czy to są... Nie, funty. 2400 funtów, więc... Co? Funtów? Jaki bezsens. To jest takie lekkie? Zbroja płytowa waży około 12 kg? No mniej więcej, bo funt to jest około pół kilo. Więc zaokrąglam sobie, nie mam takiego dobrego kalkulatora w głowie. 12,5 kilo? Czyli mogę nosić ponad tonę. Jestem taki silny. Nieźle. Okej. Białe pióro. Przykro mi, dziecko. Przepraszam, że wysyłałem cię w wiernie nienawiści i zdrady. Przykro mi, że nie udało ci się odnaleźć poszukiwanych odpowiedzi w kniei. Źle cię prowadziłam. Traktowałem cię jak potwora. Ty zaś dowodzisz po 100-kroć, że nie miałam racji. Przykro mi, ale twoja siostra nie żyje. Jej śmierć jest grzechem na darz. A może raczej spuścizną nienawiści zrodzonej dawno temu, przed twoją wyprawą do kniei. Nie dziw się tak, moje dziecko. Duchy plotkują nie mniej niż przekupki, a ich szepty docierają do mych uszu szybciej niż przemieszcza się jakikolwiek śmiertelnik. Wiem, jakiej ofiary wymagało od ciebie uleczenie duszy leśnego luda. Wiem też, ile mogło cię kosztować to ryzyko. Jego uraz był wynikiem działania tej samej klątwy, z którą ja się zmagam. Spłaciłem dług, nic więcej. O, Okku plus 6. Okku to już tak naprawdę na 120 mnie lubi. Nie, ja przesadzam. Bo dostałem 25, ale było około 90. Przyjmując na swe barki dług potworów, które cię poprzedzały, okazujesz wielką siłę. Któż inny miałby to zrobić? Może rozumiesz moją przysięgę lepiej niż sądziłem. Nie zmienia faktu, że ryzyko było prawdziwe. Masz moją wdzięczność i zaufanie. Przyjmij ten dar przyjaźni. Modlę się, aby duchy pomogły ci odnaleźć poszukiwane przez ciebie odpowiedzi i wybawienie. Żegnaj. Co dostałem? Amulet i 4000 sztuk doświadczenia. Amulet naturalnego pancerza plus 5. Ja już takie coś mam. Tak? Masz niezłomną wolę. Przeciwko fej, naturalny. Dam jej to. Dam jej to z tego powodu, że to jest stałe plus 5. A w tej chwili wydaje mi się, że za dużo zauroczenia. Właśnie, zauroczenia czy dominacji raczej tak nie będą korzystać. A może spotkam jakieś sukuby, nie wiem. Ułożę też te śmieci tutaj do tego. Okej, czyli co ja mam zrobić? A, i tak muszę do Białego Pióra pójść. Udało mi się odkryć w mieście gniazdo szpiegów władców w cieniu. Współpracowali z kupcem Shelvedarem Nuumem. Udało mi się też w ich obozowisku znaleźć ten list. Tak, słyszałem o problemie w gospodzie. Kazmika nigdy nie ufała Nuumowi. Z drugiej strony, jak dobrze wiesz, Kazmika mało komu ufa. Gregory, ryzykowałeś dla nas i za to wszystkie jesteśmy ci wdzięczne. Gdyby gildia się tu ustawiła, trudno byłoby się jej pozbyć. Proszę, oto dowód naszej wdzięczności. W przyszłości staranniej będziemy pilnować władców cieni i ich wysłanników. Przysięgam ci to. Okej. Dostałem 3500 punktów doświadczenia. I dostałem tarczę trójce. Oj, dobrze, już widzę, że jest dobre. Co prawda niewrażliwość na chorobę mi się aż tak nie przydaje. Ryzyko nieudanego zaklęcia jest większe. Spoczywając w nim mocy... Okej. Niewrażliwość na chorobę... Ja jestem i tak odporny na chorobę, bo jestem paladynem. Odporność na zaklęcia to była? 16. Jest większa niż na tej tarczy, co mam, a tutaj jest 0? Coś mi nie pasuje. Powinienem mieć jakąś. No dobrze, ale w każdym razie jest większa od tego, co jest na tarczy Pratora. I tak nie rzucam zaklęć. I plus 7, czyli mam plus 2 do klasy pancerza. Nieźle. I Gann dostał poziom. W tej chwili ma 25 poziom. Dostał właśnie. Co tutaj masz? Bezcieleśność na dzień. Wielka charyzma plus 3. On pewnie nie może wziąć wprawnego czarującego. To byłoby tutaj. Bo nie ma innej klasy postaci niż czarodziej. A Safii prawdopodobnie będę mógł to dać. No dam mu wielką charyzmę, co tam. Nie przeszkadza mi to. Już plus 3. Okej. Wypuścili mnie. Dobrze. Czyli teraz możemy pójść do... Co ja mam jeszcze do zrobienia? Wyprawa łowiecka. To jest tamten pies, fragmenty maski, mroczny głód. W drodze do tej. Czyli idziemy do czerwonych czarodziejów z tej. Niestety nie znalazłem. Wydaje mi się, że mogłem znaleźć jeszcze głowę gdzieś. Może znajdę właśnie u tych czerwonych czarodziei głowę golema i będę mógł sobie stworzyć jakiegoś fajnego towarzysza. Tak jak był ten ostrzak, czy jak to się tam nazywało. Zobaczymy. Chociaż tak się zastanawiam, chyba musi być jakiś inny powód, bo niewrażliwość na kwas, zimno, elektryczność i ogień to jest naprawdę niezła rzecz, więc nie wiem, czy gra pozwoli mi mieć takiego koksa. Ja jestem koksem, jestem odporny na ogień. Praktycznie, jeżeli jakikolwiek smok wziąłby na mnie ogniem, to nic by mi nie zrobił. Okej. Pójdźmy. Najpierw pójdźmy zobaczyć, czy jak włożymy te 3 fragmenty maski do warsztatu z masek, czy jakoś tak, to czy tutaj jest to. Warsztat do produkcji masek. Czy jak włożę tutaj 3 fragmenty maski, to czy coś się zmieni? Nic. Czyli nie mam pewnie czaru. Albo... Okej, spróbujmy jeszcze raz. To... I rzućmy na to kształtowanie ducha. Nic. Okej. Czyli to nie jest to, co myślałem. W takim razie idziemy do portalu cienia. I pójdziemy do tego portalu 4, w którym jest właśnie ziom, który jest super ziomem. Do komnaty wrót. Idziemy. Gdzie to było? Tędy, okej. Nie zauważyłem, zapomniałem o tamtych drzwiach. Teraz żywiołak stoi. Przejdę, bo się odsunął. Tutaj są drzwi. Wrota 4 to są te. Tak. I musimy pójść do czerwonych czarodziei. Chcę otworzyć jeden z wrót. 4. Znaczy cel. Akademia Rzemiosła i Magii w tej. Tę drogę zamknęła czerwona czarodziejka Nefris, gdy po raz ostatni opuszczała komnatę wrót. Nefris? To by znaczyło, że moja matka faktycznie jest czerwoną czarodziejką, która odwiedziła Lienę. Nie powinno mnie to chyba dziwić. Czy mam złamać pozostawione przez nią przypieczęcia? Tak, zerwij pieczęcie. Golem zachowuje przez dłuższą chwilę ciszę, a jego twarz się nie rusza. Zaczynasz się zastanawiać, czy znowu nie wpadł w letarg, aż nagle pieczęcie zostały zdjęte. Droga stoi otworem. I przejdziemy sobie przez portal. Portal do tej... Przechodzimy. To też będziemy w mrocznej części tej? Nie, nie możemy być. No właśnie. Czyli specjalna miejscowa, w której... O, tutaj. Tu są jakieś gniazda na zachodzie. I Akademia Rzemiosła i Magii. Czy Okku dostał jakiś coś? Wieczna potęga króla niedźwiedzi. Czyli jak ma 100, to jest super dobry. Mi się wydaje. Za mną! Pójdźmy najpierw. Tak, nie możemy tutaj. Pójdziemy najpierw do tych gniazd, co widzę na zachodzie. Tak, to są gniazda i są elitarne strażnicy Akademii. Będziecie mnie atakować? Z łuków. O, wy. Tak egipsko wyglądacie. Jak te. Anubisy? Nie. Chyba tak, Anubisy. To takie psy egipskie. Ale oni silni. O! Udało się ich zabić. No. Okej, sztuki złota. I sztuki złota, czyli oni nic jakoś specjalnie dobrego nie będą mi zostawiać. Chyba, że tu jakiegoś gryfa, czy coś. O! Okej. Są wiwerny. Dobra, możemy zabić wiwerny. Tam jest żywiołak ognia. Szkoda, że są na tyle duże, że nie widzę za bardzo, jak możemy... Aha, dobra. No, nie ma znaczenia. Już po nich. Oj, zacięło się. Przez ten głupi czar. Okej. Ło, dużo esencji. Co prawda ogień, co jest mi niepotrzebne jakoś specjalnie. Na mapie też widać. Ciekawe. Czasem zauważyłem, że czasem jest tak, że... O, gdzie jest ten żywiołek ognia? A tam sobie poszedł. Czasem zauważyłem, że na mapie są widoczne czasem efekty tego, co się robi, a czasem nie. Czasem znikają, albo się nie pojawiają. Zbuntowane żywiołaki. Pogadajmy z nimi. Nie chcą gadać. Może dostaniemy zadanie, w których będziemy musieli je złapać. Możliwe. Możliwe. O, i teraz nie ma tego, a cały czas jest tam. Może pierwsze włączenie... Nie, nie mogło być pierwsze włączenie mapy. Ja włączyłem je wcześniej. Pytanie... Nasuwa się pytanie, dlaczego oni mnie atakują, kiedy ja tylko idę ich odwiedzić. O, i znowu się zacięła. To jestem 100% pewien, że to przez ten czar. Trudno. Pójdę na górę i go zabiję. Co wy na to? Zejdę. Pójdę kolejnego zabić. O ja, ale mnie uszkodził. No, kliknij się. Teraz kliknijmy tam. O! Już go zabili. No, trudno kliknąć jest, nie wiem czemu. Okej, rzucił uzdrowienie. Okej, zabiłem wszystkich. Alabarda plus 5, adamantowa zbroja płytowa. Znowu się zacięło, więc to jest wina 100% tego czaru gównianego. Okej, adamantowa zbroja płytowa. Ja mam mitrylową, która jest... Dobra, bo daje mi premię do zręczności. I, co jest fajne, to nie jest efekt dodatkowy. Bo tutaj fajnie, że ona ma zmniejszenie obrażeń, ale to jest efekt. I jak dobrze pamiętam, to zmniejsza ilość slotów na pozostałe zaklęcia. A tutaj nie ma tego. Jest fajnie. Co prawda nie ma zmniejszenia wagi przedmiotu, ale to mi nie przeszkadza, bo ja jestem silny. Fajna ta. Co prawda zasłania Okku i zasłania tam, ja zasłaniam. Okej. Duża ta akademia. Będziemy zwiedzać piętro po piętrze. Okej. Co tu się stało? Nie żyją. Safiya, dzięki niebiosom, że to ja dostrzegłem cię pierwszy. Mogłaś zginąć. Mistrz Djafi, obawiałam się, że ty... To znaczy, powiedziano mi, że moja matka... Obawiam się, że masz rację, moja droga. Tak mi przykro, jeśli mógłbym jakoś jej pomóc, zrobiłbym to. Nefris była moją przyjaciółką. Niestety, gdy Araman przybrał na sile, nie dało się go powstrzymać. Założę się, że paru pionków Aramana krzyczało o litość, gdy ona... Gdy walczyła o życie. Wiem, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy. I cieszę się, że nie podzieliłeś losu mojej matki. On cię szuka, wiesz. Kazał pozostałym mistrzom wypatrywać ciebie i twoich przyjaciół. Nie wiem, gdzie teraz jest. Chodzą słuchy, że próbuje znaleźć sposób, by zabić założycielkę, ale to będzie nie lada wyczyn. Okej, dlaczego? Właściwie to nikt jej dotąd nie widział. Chodzą słuchy, że większość życia spędziła w samotni pod Akademią, ale kto wie, jak do tego doszło. Akademia została założona setki lat temu. Wiesz, nie wykładam numerologii, ale jeśli się nie mylę w swoich obliczeniach, muszę przyznać, że Araman spóźnił się o paręset lat. Ale ona z czarodziejką już może pewnie żyć sobie tyle co elf. Może zyskamy na czasie. Niestety, jest zajęty, ale ty masz na głowie resztę Akademii. Kazał wykładowcom unikać konfrontacji, ale dla reszty jesteście intruzami. A biorąc pod uwagę więzy krwi łączące cię ze starym reżimem, moja droga Safiyo, nie sądzę, by groźba wysłania cię do kozy miała taki skutek jak kiedyś. Wielu chciałoby cię wygryźć. Być może znajdziemy kogoś, kto pomoże nam skrócić kadencję Aramana. Przecież nie zabił wszystkich mistrzów Akademii, prawda? Nie wszystkich, tylko tych, którzy się mu sprzeciwiali lub których podejrzewa o możliwość sprzeciwu. Mistrz Poruset pracuje teraz w swoim laboratorium, a mistrz Inarus prowadzi zajęcia. Może oni ci pomogą. Oczywiście, że mi pomogą. Jest to możliwe. Na twoim miejscu unikałbym pozostałych, moja droga. Oni przyczynili się do losu, który spotkał twoją matkę. A, coś mi się przypomina. Mam coś dla ciebie, Safiyo. Jestem pewien, że Nefris chciałaby, żebyś to miała. Poza tym nie chciałem, żeby Araman to skonfiskował. Proszę, weź to. Muszę wracać do klasy, zanim ktoś zauważy, że mnie nie ma. Jeśli będziesz potrzebować jeszcze mojej pomocy, tam mnie znajdziesz. Okej, więc to jest akademia. Uniwersytet. Jak zwał. Zajęcia się odbywają normalnie, ze zwłokami na korytarzu. Fajnie. Znany przedmiot. Bransoleta. Bransolety rzemieślnika. Alkowe miejsce na zaklęcie. Poziom 8. I odporność magiczna 5 i plus 6 do zbroi. Nieźle. Tak. To jest plus 6, ale to mi nie przeszkadza. Będzie miała o 1 klasę pancerza mniejszą, ale ma więcej slotów na zaklęcia. Tylko czy mi się zdaje, czy... A nie, 8, okej. Dodam od razu to, co tutaj widzę, że powinna mieć ciche... Po co ciche zaklęcia? A maksymalizowana mniejsza, czy wzmocniona większa? Większa jest lepsza. Gdzie to jest? O, jest, widzę. Zamglony umysł, zabójcza chmura. Spostrzeg zimna. I na drugim poziomie kołatka, okej. Tak? Okej. Czyli mamy mapę? Mamy. Klasa mistrza Djafiego. Masz komu prowadzić, z kim prowadzić zajęcia. Dobra. Coś tu jest, jakaś biblioteka. Archiwariusz. No dobra. Idziemy najpierw tutaj. z Zerzura. Czy można skopiować duszę? Czy można tracić wierność? Tak. Okej. Okay. Przyzwij tego. Tych zamki są skomplikowane, więc kołatka nie jest dobrym czarem do otwierania zamków. To bardzo. No, konkretny klucz. Tak. Okej, porozmawiamy z Zerzuzą. Jestem w środku zajęć. No szkoda. Tam są schody do wieży pani rektor. Archiwariusz na pewno nam coś ma do powiedzenia. Pojemnik na duszę. Okej. Golem z... A, to jest golem, okej. Kim jesteś? Jestem dozorcą tego składu. Moim zadaniem jest opieka nad spoczywającymi, dopilnowanie prawidłowego meldowania dusz i ustalanie opłat za zwłokę. Co to jest? To skład dusz Akademii Rzemiosła i Magii na górze tej. Tu przechowujemy, katalogujemy i wypożyczamy dusze ofiarowane nam przez pracowników i absolwentów Akademii. Okej, jak obsługiwać sprzęt? Aby obejrzeć duszę, umieść ją w pojemniku obserwacyjnym i pociągnij za dźwignię obok. Ile można za jednym razem wypożyczyć? Goście mogą wypożyczyć jedną duszę. A jak mówię, zwrócić wypożyczoną duszę? Przynieś i połóż ją gdzie chcesz. Dusze znajdujące się poza tym pomieszczeniem są uznane za wypożyczone. Dusze znajdujące się w tym pomieszczeniu uważa się za oddane. Okej. Nie przeszkadza mi to. Czyli są pojemniki dusz, które mogę sobie oglądać. Tu będzie jakieś zadanie na pewno. Dobrze, ale to będzie tyle w tym odcinku. W następnym odcinku zobaczymy, co tu możemy zrobić. Bo tu musi być na pewno trochę rzeczy do zrobienia. Ale wydaje mi się, że jeszcze do pani rektor nie będziemy szli. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.